Bardzo dziękuję Państwu za przywitanie. Bardzo dziękuję wszystkim zgromadzonym, dostojnym gościom, pani marszałkini, posłom, panu prezydentowi, a przede wszystkim bardzo dziękuję wam, Małopolanie, Krakowianie, którzy szykujecie się na bój. Trzymam kciuki za waszą odwagę, determinację i wierzę, że go wygramy. Dzisiaj mamy konwencję dosłownie 700-800 metrów od miejsca Sokoła, w którym za 2 godziny będzie przemawiał Jarosław Kaczyński, próbując pozyskać głosy Małopolan i Krakowian. Chcę odzyskać poparcie po 8 latach rządu. Rządów, które były nacechowane butą, arogancją, pogardą dla człowieka i zorganizowanym złodziejstwem państwowych pieniędzy. Chcę odzyskać tą odrobinę władzy, jaka jeszcze może PiS-owi została. No to chciałbym na swoim przykładzie, akurat tego, czym się zajmuję, powiedzieć, jaka będzie cena odzyskania tego. Otóż wczoraj ogłosiłem decyzję o tym, że będzie Teatr Słowackiego sceną narodową, drugą sceną narodową w Krakowie. Ale jeśli przegramy sejmik wojewódzki, to partnerem w tym dziele będzie ojciec pana prezydenta Dudy, który odbierał głos posłowi opozycji Aleksandrowi Miszalskiemu w trakcie posiedzenia sejmiku. Będzie Barbara Nowak, która będzie specjalistka od kultury, jak wiadomo. Zresztą oboje są siebie warci w tej dziedzinie. To będą partnerzy do najważniejszych instytucji sztuki i kultury w państwie. To jest cena przegrania tych wyborów. To jest cena wygrania tych wyborów. Tutaj warto powiedzieć jedną rzecz, może trudną, ale ostatecznie trzeba czasami mówić rzeczy trudne. Myśmy wszyscy odetchnęli po 15 października. Mamy poczucie zwycięstwa i końca tej złej władzy. I jak nieraz bywało w historii Polski, po świetnym zwycięstwie Polacy się rozchodzą do domu. To jest największe niebezpieczeństwo tych wyborów. Wzywam wszystkich, którzy wzięli udział w wyborach 15 października, po to, aby odsunąć PiS Kaczyńskiego i jego ekipę od władzy, żeby przyszli na te wybory, obronili Małopolskę, obronili Kraków przed kontynuacją tej władzy. I proszę was bardzo, w kampanii, którą będziecie prowadzić, słuchajcie ludzi, to oczywiste, ale mówcie tylko tę jedną rzecz. Musimy skończyć to, co zaczęliśmy 15 października. Nikt nie może pozostać wobec wyborów samorządowych obojętny. Nie możemy się rozejść do domu. Apelujcie o to, proście. Jak trzeba, to błagajcie. To naprawdę jest absolutnie konieczne. No i ostatnia sprawa, Kraków. No tu sprawa wydaje mi się dość prosta, przynajmniej w zakresie komunikacji. Natomiast to będzie ciężki bój. Doskonale wiem, kto jest po drugiej stronie. Ale Olku, ty i Kraków to jest jak ręka i rękawiczka. Dobrze dopasowana rękawiczka. I ja wierzę, że co jak co, ale człowiek, który ma szczere niebieskie oczy słowiańskie i tak potężną szczękę Habsburgów, naprawdę powinien wygrać w tym mieście. No. Olek, 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 Olek. Zadanie niełatwe,
ale chcę powiedzieć, że tak jak wszyscy na tej sali i nie tylko ci na tej sali, ale w tej sprawie jestem po twojej prawicy na każde twoje wezwanie. I uważam, że wygrasz te wybory i uważam, że je wygramy wszyscy. A to, co najważniejsze, uważam, że jesteś jedynym prezydentem przyszłego Krakowa, który jest w stanie to miasto wyciągnąć z zapaści. Bo to jest zapaść. Bo to jest zapaść, na którą się złożyli deweloperzy. Władza poprzedniego prezydenta przypominająca cezaropapizm w gruncie rzeczy. To jest przykład, gdzie nawet najlepszy prezydent po dwóch dekadach przestaje być najlepszym prezydentem. Ta władza trwała za długo. I potrzeba zmiany nie tylko prezydenta, potrzeba zmiany pokoleniowej. I co tu dużo mówić, należy do biologicznie do tego pokolenia, które raczej już krótko widzi swój horyzont, ale kto ma przejąć po nas władzę, jak nie takie postaci polityczne jak Olek Miszalski? No kto? Więc kończąc, te wybory są o to, aby dokończyć żywot brutalnej, niemądrej, czasami fanatycznej religijnie władzy w Polsce. Po drugie, te wybory są po to, abyśmy mogli na nowo ułożyć polskie sprawy. I po trzecie, te wybory są po to, aby pokolenie ludzi, którzy będą odpowiedzialni przez kolejne dekady za Polskę, weszło do władzy, do realnej władzy. I tego wam wszystkim życzę. I Olkowi, i wszystkim kandydatom tych wyborów. Trzymajcie się mocno, walczcie jak lwy. Do końca. Wszystkiego dobrego. Wygramy.